i dzień dobry, bonjour i siemaneczko. Witam was z tego przepięknego małego leśnego jeziorka. Tak jak ostatnio powiedziałem, nie jestem sam. Jest ze mną dziadek Jasiu, przezwisko od was Mikołaj. I jest kilka osób chętnych, które chciałyby się dowiedzieć, jak wygląda wędkarstwo w Hiszpanii, gdzie on mieszka. To korzystając z tej przepięknej pogody, obejdziemy sobie kawałek jeziorka, nad którym on już nie był wiele lat, i podpytamy go, jak to tam wygląda, tam gdzie on mieszka. Wędkarstwo w Hiszpanii. Oto i on. Władca wędki. Zaklinacz spławików. Książę ryb. Oj, oj. Witajcie, panocku. Ej, witajcie. Znaczy, generalnie jest kwestia taka, jak ci się podoba to miejsce po tylu latach. Ile tu nie byłeś już? Ja tu nie byłem więcej jak 20 lat. No ty jeszcze młody sisior byłeś. No, no pewnie, że kiedyś byłem młody sisior, kurwa. No, ja tu byłem ze 20 lat, nie byłem. Podobać mi się podoba, budzi wspomnienia, no ale jest to zupełnie inne jak było kiedyś. Znaczy, las został ten sam. Te korzenie tam, było ich tylko po prostu mniej. Ale wody za to było więcej. Woda potrafiła tu przed trzcinami być, tak wiosną, no teraz nie wiosna. Tu zaraz widzę koniec jeziora, a kiedyś jednak jak tu ta zatoka, to gdzieś trochę tamta woda odchodziła, że tak niezupełnie ten koniec jeziora było widać. Był gdzieś tam ciut odrobinę, co prawda, dalej. Czekaj, tu jest jakaś ławeczka, może bym przysiadł na chwilę. Teraz widzisz, jak to w sumie wygląda u nas. O. Po tylu latach. Woda niżej, drzewa większe. Ale na przykład dla porównania. Widzisz, tak jak kręcę ci te filmy i wszystko wysyłam. Widzisz, jaka jest różnica między hiszpańską wodą? Jak to tam wygląda? Różnica, w większości, nie? Różnica jest taka, że 90% zbiorników, które znam, to kamienie, skały, czasami trochę piasku, ale w większości kamieniste. Przez to jest dużo zaczepów. Bardzo rzadko, żeby były gdzieś trzciny, zarośla. Tam ci kiedyś przysłałem z tego zbiorniczka przed tamą Garczy Jasola. No to są piękne trzciny, piękne zarośla, ale to jest chyba jedno z dwóch. Nie, na Almoguera jeszcze były i na Guajaras. A tak to wszystkie zbiorniki, co jeździmy, to są kamienie. Nie ma drzewa blisko, bo te wody się po prostu cofnęły i tam żadnego cienia nie znajdziesz. No chyba, że jakaś wielka skała i za tą skałę gdzieś się da radę schować. A tak to siedzisz jak na patelni. Zejście, no tu jest też z góry, ale jest piasek. A tam często zejście, bo te wody jak się cofnęły, to bywają dosyć strome, po kamieniach. Trzeba bardzo uważać, bo inaczej można za przeproszeniem dostać szczękościsku, jak się po odpowiedniej części ciała zjedzie. Rozumiesz? No i tak to wygląda. Jeśli chodzi o ryby, to widzę, co ty łapiesz, no jest też różnica. Tam jest dużo karpia, dużo szczupaka, sandacza, chociaż szczupak i sandacz to dużo, to nie wszędzie, ale jest tego. Lin to jest tam dosyć rzadkością. Z kolei okonie też się okazuje bywają, też są rzadkością, no ale... No u was bardziej te black bassy całe, nie? Black bass jest, jego jest w niektórych jeziorach dosyć dużo, ale ciężko złapać. Cwaniak bystry, ciężko go złapać. Co prawda bardzo fajna ryba, bo jak mi się udało złapać takiego 3-kilowego, no to jakbyś lokomotywę sobie uwiązał na żyłkę i no piękna walka z taką rybą. No to jest podstawowa różnica, generalnie to jest drapieżnik w zasadzie. U nas on nie występuje, bo mamy za zimne wody w sumie. Mm-hmm. No ale kto widział ostatnio tutaj w Polsce 3-kilowego okonia, tak? A no tak. No to już, no. To już mówimy trochę o czymś innym, tak jak mówisz o karpiach. No karp jest w zasadzie, w Polsce jest rybą obcą. To nie jest nasz rodzimy gatunek, nie? No, ale w Hiszpanii też się okazuje, że to jest gatunek obcy, tylko że jest od tyle set lat, że uznawany jest jak swoja ryba.
Ale czym się teraz, tak, karp, polski karp, to jest zazwyczaj kawał habasu, nie? No. Krępy, gruby. Wygarbiony, pięknie. Wygarbiony, ale nie hiszpański. Hiszpańskie nie, wysmukłe, długie, w zasadzie, no to jest, można powiedzieć, to jest sazan wszystko. To jest wszystko sazan, on jest bardziej wysmukły, bardziej, no, chudszy, o wiele mniej ma tłuszczu. Rozumiesz, do tego sama głowa o tyle się różni, jest podobna, ale nasz to ma takie tu mięciutkie te policzki, a ten to ma skorupę twardą. Rozumiesz, nie ma tego. Czyli można by powiedzieć, że różni się całkowicie budową. No, tak. No i generalnie jest jeszcze kwestia tego, że u nas karp się nie rozmnaża, bo jest za zimno. No wody tak. Mu nie pasuje. No a tak. Tam karp się mnoży normalnie. Normalnie odbywa tarło, się mnoży, także zakładam, że na wiosnę tych karpików małych to byś mógł tam natrzepać. Bywa, że jak tak po tarle, jak na rybek wyrośnie te początki, to takie stada pływają olbrzymie, że końca nie widać i woda aż czarna. Rozumiesz, tyle tego jest. Owszem, tam na pewno wykosi szczupak, nie szczupak. No miejscami jest trochę tego też nieszczęścia, tego sumika karłowatego. A ten nie tylko ikrę, ale i na rybek bierze. Chociaż obserwuję, że w początkach tego sumika było więcej. A w tej chwili, no z drugiej strony sumika złapać to jest rzadkość. No dobra, a teraz powiedzmy tak. Nie wolno nocki, no. Nie wolno ognia, ale kontrole są. Są, bo... No tu jest polski problem, brak kontroli. Tu jest highlight wszędzie, a u was zaraz, zaraz was dopadną, prawda? Nie tak zaraz, ale są. Bo to też nie jest takie łatwe na takich potężnych jeziorach, wiesz, to nie tego. Ale oni też wiedzą gdzie co i potrafili, no... Moich kumpli, kumple zeszli, była pierwsza w nocy, rozumiem, na Dalmoguera właśnie. To oni po drugiej stronie, ono jest szersze jak to tu jezioro Almoguera. Szersze, ale nie tak dużo, no tak jak z półtora tego zbiornika. Bardzo długie to jest, ale tego. I z drugiej strony tam w ogóle, wiesz, jak większość Hiszpanii są góry. To gdzieś na któryś wierzchołek musieli wejść, na pewno nie na jakiś olbrzym tam wejść. I byli sfilmowani jakąś aparaturą na podczerwień. I zaraz ich mieli. Zaraz ich mieli, kumple wyszli z tymi wędkami. To oni pewnie widzieli, bo też było kawałek do wyjścia. Podjechali i do kontroli wszystko i panowie byli nad wodą. Dobra, ale teraz inne pytanie. U nas od takich rzeczy jest SSR-ka, Państwowa Straż Rybacka i tak dalej, której... No ja przez ostatnie kilka lat widziałem ich łącznie chyba tylko dwa razy. No. A kim tam... Kto tam się tym zajmuje? Jest coś w rodzaju jakiejś Straży Ochrony Przyrody, a jak nie inaczej to Guardia Cywil. Czyli coś ala nasza Straż Miejska? Ala nasza Straż Miejska, to jest trochę inne, bo ta Guardia Cywil ma szersze, rozumiesz, chyba dla mnie uprawnienia. To są ludzie, którzy są z bronią. Czyli się nie cyrtolą. O, ale to człowieku, tam nie ma co dyskutować, bo zaraz możesz być na glebie i mieć bardzo grube problemy. Przyjadą cicho, spokojnie, wylegitymować się dać, rozmawiać. Nie podskakiwać. Nie podskakiwać, broń Boże. To też myśmy wypraktykowali, że nawet jak się trafiło na takich w porządku nieraz, to dobra, przymknęli oko, dobra, ale to zwiejcie się, idźcie. I ci nic nie zrobili. Jak widzą ludzi spokojnych, to i oni są bardzo spokojni. To jest jedno. Ale będziesz się rzucał, to ci dowalą do pieca, nie? Się nie będą pierdolić. Dwóch moich kumpli nad tym całym, ty tam kiedyś ze mną byłeś na tym Balmajor, to tam sobie zrobili biwak, bo myśleli, że ich nie będzie w skałkach widać z kobietami. Piwko wypili, mały ogienioszek sobie, bo między skałami piach, no to se zrobili, gdzie? Namierzyli ich, przyjechali. No i zaczął jeden z tych kolegów podskakiwać. To drugi ledwie uprosił później, żeby nie było kar, ale za to im wyznaczyli. Odtąd dotąd cały brzeg musieli sprzątać. Generalnie w tym momencie to, do czego dążyłem, no. To wniosek tak. W Polsce kary za cokolwiek są śmieszne. Ale żeby dostać tą karę,
To najpierw ktoś cię musi złapać, a u nas się nie... No, kto cię ma złapać? No. Jak widzisz ich raz na kilka lat. Ale to też sprawia, że jest większy porządek nad wodą i tak nie narozrabiasz. Ale co jest innego z tego, co wiem? To, co ciebie pytałem. Jakie zabierasz ryby? U nas jest tak. Tu wymiar ochronny taki, tu wymiar taki, tu okres ochronny taki, że tu od maja dopiero możesz, to możesz od czerwca, to możesz wtedy, to możesz wtedy. Jakie? Wymiary ochronne? Wymiarów? Czekaj, wymiary ochronne i okresy ochronne, tak jak u nas szczupaka na przykład można dopiero od maja, czy sandacza od czerwca. Wymiarów ochronnych nie ma wcale. I okresów ochronnych też nie ma. W każdej chwili możesz wziąć, chyba że są, czasami niektóre jeziora są, to jest ogłoszone, że jest, żeby ryby nie zabierać. Jest to jako taka zona sportowa i żeby ryby nie zabierać, tych jezior jest mało, tam się nie jeździ, bo szkoda zamętu, rozumiem, ale generalnie na wszystkich wodach możesz zabrać wszystko, nie masz wymiaru ochronnego, nie masz nic. No moje zdanie trochę na temat tych wymiarów ochronnych, nie chciałbym ci się tu rozwodzić za dużo, ale... No nie, nie będziemy się zbytnio rozwodzić. Nie. To nie dla jest mnie... nasz cel. Mamy przedstawić trochę, jak wygląda jak... różnica Hiszpania. A Hiszpania, jak ktoś by się chciał wybrać, bo ja już wiem, że teraz zaraz wejdzie nam styczeń, mamy 3 dni do stycznia. No. I ja wiem, że jakbym pojechał do ciebie 10 stycznia, to ja mogę brać wielkie, ciężkie gumy szczupakowe, jerki i bombę za szczupakiem. Oczywiście, jak najbardziej. I za sandaczem. I się niczym nie przejmuje, nie ma żadnych okresów ochrony. Niczym. I jeśli są jeziora, gdzie wolno na przykład, wolno na żywca łowić, bo na spinning wszędzie. Na żywca nie wszędzie, ale jeśli są takie jeziora, to żywiec jest sprzedawany na jakichś gdzieś tam dojazdach do jezior, gdzie tam najlepiej pasuje. Najczęściej to są jakieś bary, gdzie sobie wypijesz sobie kawkę, zjesz sobie coś, możesz kielicha wypić i tam są sprzedawane żywe rybki. I jak chcesz łowić na żywą rybkę, to musisz na tą kupioną i mieć kwit. Kwit, że kupiłeś z datą, że wszystko. Doszłem do wniosku, że to jest bardzo dobra rzecz, choćby z jednego względu. Na przykład jadąc na Oredzianę, Siharę i tam na Garcia Sola, to są na dojazdach sprzedają, to sprzedają liny. No w wielkościach, wiesz, jak na żywcach, takie, te liny. No więc co, mamy zbiorniczki jakieś ze sobą, często napowietrzane, zabieramy, żeby nam ta rybka była żywiutka, no ale co potem z tym? To się wypuszcza do wody. I chcąc, nie chcąc, jak jechałem na cały dzień, mówię, no a jak będzie ryba brała, to i 15 linków może mi nie starczyć. Mówię, no daj pani, kupiłem 20. No ryba akurat nie brała, zużyłem 2, reszta poszła do wody. Na koniec dnia. Jest w pewien sposób zarybianie? W pewnym sensie zarybianie. No. I jest mądrość, że na różnych jeziorach też różne, bo kiedyś Castilla La Mancha to sprzedawali małe pstrągi. Ja myślałem, no co tam pstrąg, przecież to jest takie delikatnie, zaraz spadnie. Nie, nie, jak go dobrze przewiozłeś, jak go uwiesiłeś na hak, to on jeździł tak długo jak inne ryby. No bo widzisz, z tym zabieraniem to też tam jest, jak na przykład, ja wiem, że nie na całym Ebro, ale są odcinki, gdzie na przykład ja złapałem 3 sumy takie po 1,5 kilo. Ja mówię, no nic, tylko to wypuścić. A kolega mówi, uważaj, bo cię zobaczą i będziesz miał mandat jeszcze za to. Nie wolno. Czyli jakieś tam coś, obwarowanie według tego było? Było, że nie wolno było wypuszczać mi tych. Musiałem je zabrać. To je zabrałem i powiem ci, że tak delikatnego mięsa dawno nie jadłem. Takie były dobre. No. No widzisz. Dobra. To powiedzmy teraz... Temat trochę okazów. Jakie okazy? Z czym tam? Bo u nas, ja bym to powiedział, już pomału zaczyna się robić coś z gatunku, że dorwanie szczupaka 50-ki, 60-ki to jest czasami sukces. Karpie na wodach PZW to, no przynajmniej w naszej okolicy tutaj Wielkopolski, no to na niektórych zbiornikach, no na palcach jednej ręki policzysz, prawda? I na przykład, przykładowy taki
połów, którym możecie się pochwalić? Co tam się potrafi wyczyniać? A co się potrafi wyczyniać? Był dzień, że dostałem na Torre de Abraham takiego 6,7 kg i dwa takie po prawie 3 kilo. Moi koledzy potrafili też po kilka. Zależy, jak się trafi dzień. Największego to złapał mój kolega tam, Tadeusz. No to Tadeusz dorwał takiego 16 kilo. Dobra. No. U nas 16 kilo to w zasadzie już tylko na komercjach pomału. No, ale to też nie jest takie częste. A tak normalnie 2, 3, 4-kilowe. Ja nie oferuję, operuję centymetrami. Ja wagą. No wagą. To jest zrozumiałe, bo to ja mam wrażenie, że operowanie centymetrami to bardziej się tyczy spinningistów, aniżeli właśnie osób, które siedzą stacjonarnie, bardziej za karpiem czymś, że u was bardziej chodzi o wagę. O wagę chodzi? O wagę, że jest takie różne. I kiedyś wspomniałeś mi mądre słowa, że szczupak, który ma powiedzmy 50 cm, może ważyć 1,5 kg. No. A taka sama 50 cm może też ważyć i 3 kg. No dokładnie, może bo być jest tak krótki, gruby. Właśnie, że i wtedy ta ryba jest silniejsza według mnie i automatycznie ta walka z tą rybą jest zupełnie inna. Jest zupełnie inna, jest dużo silniejszy. Nie? No i na przykład z kolegą jesteś i złapaliście, no to na przykład ktoś by złapał, no tak przykładowo, 51 cm, a ważyłby załóżmy, rozumiem, 1,5 kg czy tam 2, a drugi by złapał 50-centymetrowego i on by ważył prawie 3 kilo. No to kto złapał większego? No, ten, no co dobra. 51? Bo szczupaki takie są. Zauważyłem, że trafia się taki, że kurde, upasiony jak wałek, krótki, gruby, a trafia się chudzielec, długi, ale mniejsza z tym. Po prostu, no rzeczywiście, tych szczupaków tam jest więcej. Są jeziora niektóre, gdzie tego można powiedzieć, że jest zatrzęsienie, co nie znaczy, że każdy dzień one biorą. No to jest oczywiste. Ale generalnie tak, można by powiedzieć, jak ciebie obserwuję, twoją ulubioną rybą nie jest karp, nie jest szczupak, nie jest sandarz, tylko Karaś uwielbia, od razu tu się przyznam przed całą publiką, grzeszne moje serce, jeszcze grzeszniejszy żołądek, bo uwielbiam jeść ryby. Ja nie biorę żadnych ilości, bo tam sobie uplanuję, dobra, to dzisiaj sobie wezmę jednego, czy tam dwa karasie i wszystko. Resztę, bo teraz widzisz, tu trzeba uzupełnić, że z tym niewypuszczaniem, to też było kiedyś, teraz już to zmienili, już możesz wypuścić, rozumiesz, bo jednak pewnie im przeczebili te wody, ale możesz każdą ilość zabrać, każdą, nikt cię o to ścigał nie będzie, a ja, no mówię. Ale tu musimy iść to, co w Polsce powinno być. Tak. Zabierz tą rybę. Ale z głową. Z głową. Nie bierz tyle coś, czego nie zjesz, tylko no. To co? To co na świeżutko sobie zjesz, sobie posmakuj. Są ludzie, którzy ryby uwielbiają jeść. A po pierwsze, ani takich ryb najczęściej w sklepie nie dostaniesz, nawet w Polsce, a nawet jak tu u ciebie były, jak byłem raz drugi, te ryby są po prostu nieświeże. Ja nie rozumiem tej idei, że nie wolno człowiekowi, można powiedzieć, tak jakby z drugiej strony mówić, nie wolno ci świeżej ryby jeść. Musisz jakąś, no nie wiem, sam tego nie rozumiem, nie chcę ci tutaj psuć tematu. No to zmieńmy temat w tym wypadku, no. To pójdźmy teraz tak. Przykładowo, czekaj, muszę się zastanowić, bo to jak z kopyta jadę, to nie jest tak łatwo. No. Ale na przykład karasie, które uwielbiasz. No. Z jakimi macie do czynienia? Bo u nas to wielokrotnie to są ryby skarłowaciałe już. I złapanie takiego 50 deko to już jest sukces. Taki półkilowy karaś to już jest o panie, nie? Powiem ci tak. Dobra, piękny zakątek, przystanie mi. To sypniemy sobie tu na drzewie. O. Więc jeśli chodzi o karasie, standardem są karasie
od 80-90 deko do kilo 200. Czasami są po 1,5 kilo, ale też dosyć często. No rzadziej już większe, ja złapałem nawet karasia 2 kilo 65. Rozumiesz? Czyli mały karp. Mały karp, no jak go ciągnąłem, to właśnie dopóki go nie przyciągłem, no nie byłem pewien, mówię, kurczę, jaki mały karp mi wziął, a ja wyciągam na to karaś. Rozumiesz, nie? No, ale ilościowo to też, jak się trafił dobry dzień, to tych karasi potrafiliśmy złapać po 20, po 25, tych dużych. Chyba, że o ile pamiętasz, jak byłeś przed laty u mnie, byliśmy na tym Ciudad Real. No to było to, już ile, 12 lat temu, prawda? No coś koło tego. To tam potrafiły karasie tak hurtowo brać, że tam dwie wędki to żadnych szans, żeby obsłużyć. Jedna, bo jeszcze spławik się nie, jeszcze się nie ustawił, już ryba z nim jechała. To kiedyś nie łapaliśmy w nocy, tylko w dzień, był dłuższy weekend, że łapaliśmy to 2,5 dnia. I gdzieś te, jak zwykle ten mój kumpel Andrzej wyciągnął taką, miał jakąś wielką, długą siatę i postanowiliśmy, ile tam wejdzie, znaczy dopóki będą wchodzić, i rzeczywiście żeśmy nie zapełnili, ale że żeśmy po 2,5 dnia, bo była daleko wypuszczona, woda falowała bardzo, to nic im się nie stało. Kurczę, we dwóch. Ludzie nie do uwierzenia, w razie czego Sławek tylko tam był i wieże hurtowo brały, bo są złapał nieraz ileś sztuk, to myśmy we dwóch złapali 780 sztuk. Tylko że te karesie tam były drobniejsze, jak pamiętasz. Tam były takie dłoń trochę większe, ale zabawa była. Myśmy to oczywiście musieli wypuścić, bo myśmy wybierali z siatki, liczyli i wyrzucali, dlatego że siatki nawet na początek nie szło wyciągnąć z wody, bo byśmy musieli wszystko urwać. To, ale to było tylko raz. A tak, złapanie 100 kilku sztuk przez dzień, no to była jeszcze wtedy, w tych latach, bo teraz nie wiem, jak jest. Nie jeździmy tam, bo za zbyt nudne to już się zrobiło. Uwierzcie mi, wędkarze, że jak z kolei jest tak, że człowieka trafia, a ty ryby nie ma. No ale jak nie byłeś w stanie się opędzić i to jest branie za braniem i tego, to w końcu się zrobiło tak nudne, że myśmy już tam parę lat nie byli. No dobra, dobra. Ale teraz idziemy tak. Objechaliśmy teraz, co łapiecie. No. Jakie łapiecie, ile tego potrafi być, ale potrafi to też iść w inną stronę. Mianowicie, o co mi chodzi. Są sytuacje, że oglądasz wędkarskiego YouTube'a. Uh-huh. Ryby, 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 ryby. No, coś skądś tam słyszałem. Tak. Tylko w moim mniemaniu jest jedna rzecz. Nie zawsze są te ryby. Nie zawsze. Można by powiedzieć, że mimo, że jest tego tyle, zawsze wracacie z rybą? Zawsze? Nie. Nie. Tyle, że wracanie bez ryby jest dosyć rzadko i najczęściej to wracanie bez ryby teraz w okresie zimowym. Ale to jest dosyć rzadko. Że w większości, można powiedzieć, 80-85% wyjazdów to jest powrót z rybą. Ale zdarzają się dni, że wiesz, że tej ryby w tej wodzie aż gęsto, usiądziesz i abyś do studni rzucał. Nie chcą i już. I mają cię gdzieś. I gdzieś. Złoto im rzucę i nie wezmą. I taki jest mój wniosek. Że to, że jest multum ryby i dużej ryby, to nie znaczy, że złapiesz. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Jak się nieraz uparły, to ojeju. No i nie zawsze, po prostu nie zawsze. No ale dobra, ostatni temat, który jeszcze mi chodzi tylko po głowie. Ostatnio u nas jest głośno, jeżeli chodzi o wartość składek. Teraz tak. Pierwsze, u nas jest stowarzyszenie, piękne, cudowne, ukochane PZW, które w zasadzie w pewnym stopniu do ostatnich czasów miało, można powiedzieć, taki trochę monopol na wody. No to już zaczyna topnieć i to bardzo szybko. Tych wód mamy coraz mniej. Ale ostatnio też podnieśli nam składki dosyć mocno. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Nie wspomnę o tym, że prezes już dobrał sobie podwyżkę i wszyscy
pomiędzy 73 a 60 parę procent. Wczoraj słyszałem w waszej telewizji. To już mamy kolejny problem, ale teraz tak. U nas jest PZW, czy u was coś takiego jest? Związku wędkarskiego jako takiego nie ma, choć istnieją czasami kluby wędkarskie, sportowe, ale to zakładają sami ludzie. Musisz mieć tam na przykład z 15 członków czy coś, zgłaszasz to do urzędu, to jest odpowiedni urząd, tam to jest w ogóle w Ministerstwie Rolnictwa. No u mnie w ministerstwie, bo w samym Madrycie, to tego gdzie na prowincji pewnie w czym innym. I to głosisz, z tym, że musisz sobie jakiś tam regulamin i statut dopracować. I oni sami się składają na to wszystko, zawiązują klub wędkarski, mają trochę preferencje, jak urządzają zawody, że są, znaczy, bo niezrzeszeni nie urządzają zawodów, tak? Rozumiesz, chyba że kumple między sobą, kto dzisiaj więcej złapie. A tak, to jest tego, ale tego jest mało. Hiszpanie mało wędkują, Hiszpanie jako Hiszpanie mało wędkują. Czyli takie PZW by nie miało trochę racji bytu, prawda? Nie miałoby, znaczy może teraz jak jest kupa obcokrajowców. No, ale to by tworzyli obcokrajowcy, ale no, nie tubylcy, jakby to nie tubylcy, prawda? Tubylcy oprócz pstrąga żadnej ryby słodkowodnej nie jedzą. O, to też jest w sumie ważny wniosek, że u nas kłusownik ciągnie tą rybę, bo ma gdzie sprzedać. A tam kłusownika za bardzo nie ma, bo to nie ma sensu, bo on tego nie sprzeda. No ale jak mówiłem, są Rumuny. Ale to są obcokrajowcy, nie? I oni między sobą sprzedają, to ja sądzę, że między sobą, nie? No ale dobra, to nie mamy takiego PZW. Ale teraz tak, składka teraz dla mnie wyniesie jakieś 480 czy 490 zł. Jeszcze nie wiem do końca, ale plus minus. No. Wy macie euro, wiadomo, nie przeliczajmy zarobków. Nie, przeliczajmy zarobków Polaka w złotówkach do tego, jaka to jest wartość. Tylko teraz tak. Ja, żeby wykupić sobie składki roczne, muszę pracować 2-3 dni. No. Powiedzmy, 2-3 dni muszę pracować, żeby wykupić sobie składki na rok. Ty w Hiszpanii. Jaka to jest kwota? U mnie 480 zł, robiąc to na euro, to jest jakieś 120-130 euro. To nawet już przeliczając jest tego, bo w Hiszpanii to jest tak. To jest podzielona, ona to się nazywa albo prowincja, albo, bo niektóre to nazywają prowincją, niektóre comunidad. I to jest tak. No. Castilla La Mancha. To jest naprawdę potężny obszar. Dobra, ale nie wnikajmy w obszary, bo u nas też są te obszary, u nas jest obszar wielkopolski i tamten jest ileś okręgów, nie wnikajmy w to, tylko chodzi o samą kwotę. Ale posłuchaj, bo od tego to jest zależne. Castilla La Mancha jest potężnym obszarem, setki jezior, naprawdę setki, i to na rok kosztuje 8,30 euro. Czyli w przeliczeniu jakieś, zaczekaj, euro po 4,50, niecałe 10 euro, czyli jakieś 40 zł. Tak. Na rok. No a jeszcze musisz wziąć pod uwagę, ale to weźmiemy końcowo, według dniówki, której się tam zarabia. I do tego, no bo to też zależy, coś byś kupował, ale co najwięcej i co warto w ogóle mi kupić, to kupuję jeszcze, tylko że ty jako turysta byś nie dostał, a ja jako rezydent już dostaję. 25 euro płacę, no nie wiem czy za czwarte Hiszpanii czy co, bo to jest tych prowincji 7 potężnych, łącznie z prowincją Aragon, gdzie jest, Ebro, więcej, nie? No, gdzie jest Ebro, z prowincją Cáceres i Extremadura, gdzie jest Orellana, Sihara i to tam jest, to są, nie wiem czy więcej, bo to są potężne obszary i ja rocznie płacę dosłownie, bo to za to płacę 25 euro, czyli płacę 33 euro za rok. Za rok. Razy 4,50, czyli jakieś 160 zł. To jest jedno, ale to przy tym jest też jedna rzecz, że ja na to, jak pracowałem jeszcze, to pracowałem pół dnia. Ty pracowałeś pół dnia, ja muszę pracować 3 dni. No właśnie, to jest ważne. Ile na to pracujesz? I dla mnie, i to mówię, to nie jest, że to jest kilka jezior. Ja wykorzystuję z tego zaledwie kilka jezior, bo reszty to nawet nie znam.
Później niektóre są już za daleko, bo bym musiał jechać i 500 i 600 kilometrów. No to nie ma sensu. No to nie ma sensu, to jest taki obszar, jakby, no, trudno mi powiedzieć, bo to jest nieregularne, no ale tak jak wokół Madrytu, to zasięg tego, jakby Madryt był na środku, zasięg w każdą stronę nie mniej jak 400 kilometrów. Czyli z jednego brzegu na drugi to by było 800, co najmniej. No to nie, no to kurde, przy naszych cenach paliwa w Polsce to i tak by cię nie było stać na takie imprezy. No tak, na, ale nam, mniejsza z tym. Nam dobra. Też paliwo podrożało, ale, ale widzisz, o to chodzi, że jak ja słyszę, chłopaku, ile ty płacisz za te składki i co tu jest, to mówię, ktoś powinien się, ale tak zdrowo w łeb puknąć, bo oni są już normalnie głupkowaci. To są nic, tak, nic takie, nie robią, takie, a pieniądze... Takie, no i przede wszystkim dla mnie to jest też, że oni jakby uzurpują sobie prawa do przyrody. Oni, dlaczego uzurpują? Nie, ktoś tego musi pilnować, ale mi chodzi o to, że oni z tego ciągną niesamowite korzyści, chociażby teraz te pensje i tak jakby z tej przyrody oni mają korzyść i oni sobie uzurpują, że oni tylko mają prawo z tego mieć korzyść. Wy macie siedzieć cicho i jak ci się uda płotkę złapać, to się rozumieć ciesz. I dlatego to jest tyle, no, tak się nie postępuje. Tak się nie postępuje, to łącznie z tym, że stricte ci prezesi okręgów, ten naczelny, tego wszyscy do siebie mówiliśmy, kolego, piękna idea w ogóle tego PZW, dla mnie to jest piękna idea, mimo że w Hiszpanii tego nie ma. Piękno, byliśmy kolegami. Dzisiaj została szara masa i ludzi, których nie powiem, bo przy kamerze nie będę się wyrażał, co bym mu powiedział zamiast kolego. Jest to kurde, no, niemoralne. Przede wszystkim jest to nawet niemoralne. A usprawiedliwianie tego różnymi warunkami ekonomicznymi, tymi, nie wszystko idzie usprawiedliwić. Jak się jest za przeproszeniem? Nie powiem, tak, nie namawiam. Dobra, generalnie jest tak. Miał być wywiad, jest wywiad. Objechaliśmy trochę, jak wyglądają wody, no. Trochę ile można brać, co tam można złapać i w ogóle ile kosztują zezwolenia, bla, 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 bla. A teraz majsterek co? Jedziemy na piwo? Jedziemy na chorych, piwo. Chorych się pytają. To słuchajcie, sprawa stoi tak. Zgoła opowiedzieliśmy trochę, jaka jest różnica Polska-Hiszpania, jak może być na zachodzie, a teraz śmigając na piwo powiem wam, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do tego pana tutaj, to Mikołaj, jak tego, nie ma problemu, piszcie o co chodzi, postaramy się wam odpowiedzieć jak najszybciej, skonsultuję dokładnie. To z nim najwyżej na Skype'ie i odpowiem wam co i jak. I w tym wypadku do następnego. Tylko muszę powiedzieć, że spodziewam się, że no nie spodziewam się, że będą te pytania od pięknych kobiet, bo raczej jednak od wędkarzy, czyli od kolegów, piękne których kobiety, bardzo... Piękne kobiety też potrafią wędkować. Oj, ci się byś zdziwił. A więc jedziemy na piwo i do następnego. Elo.